Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać najlepsze znaleziska z sezonu 2020. Zwiedziłem mały kawałek Europy i dużo Anglii, żem tam zjeździł. Włochy to praktycznie całe. Po Polsce też bardzo dużo pojeździłem. Niesamowitą ilość godzin spędziłem na poszukiwaniach. No i trafiło się kilka fajnych rzeczy. Nie będą to przedmioty względem, który mi się najbardziej podobał. Tylko po prostu losowo, które akurat mi się gdzieś tam przypomni, to Wam pokażę. Jedziemy z koksem. Widzicie tamtą dziurkę? Słuchajcie, machłem tylko butem. Detektor piszczał jak najęty sygnał 25. I to znalezisko przyprawiło mi mały atak serca. Szybciej zabiło serducho. No i już Wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Jest to rzymska srebrna moneta, silikła, coś pięknego, bardzo małe, drobne sreberko. Tu Maniek już jedną wyczaskał taką. No i kurde, trzeba się pokręcić tu w tym miejscu. Ja już ochłonąłem, nie nagrałem tego na moje nieszczęście, bo no emocje naprawdę zabijały, nie? Widzicie ten uśmiech? To patrzcie teraz. Wpadło mi 80 eurocentów i pierścionek. Pierścionek to jest albo srebro, albo nierdzewka. Ale nie o to w tym chodzi. Ale wielki, ale ciężki. O kurde. Wiedziałem, że to będzie ten dzień. Patrzcie, kogo w lesie namierzyłem. Zobaczcie. O, do czegoś się maszyna dokopała. Możesz się przywitać, saper. Dzień dobry. Dzień dobry, co tam masz? Co tam masz, chłopie? Ten drut pewnie. Nie. Czy nie? Bo tutaj ta, blisko nam ta łopata wtedy wylazła. A ty masz co? Kopaczka. Ło! Mam na żywo! Mam na żywo! To jest wit? Nie, nie, nie. Co to jest? No właśnie. Nie, ja cię chrzanie. Ale jest rozebrany, czyli będzie więcej. Będzie więcej. O kurde. Do... Wow. Super saper, gratulacje. Super saper. Super. Ludzie se fruwają, a mi wpadła taka moneta. I nie wiem, czy to jest jeden rubel chyba. 2005 rok. Z takim jakimś, nie wiem co oni tam mają. Jakiś cara czy co to w ogóle jest. Ale jest moneta. Bije mi serducho. Bije mi serducho. Bije mi serducho. Ale wielka. 6 gram. Dobra, można dało. Ale wielka. 333, mistrz świata. Ale wielka. A co powiedziałem chwilę temu? A czarna? Kurde, wiecie jak ja dawno tego nie czułem? Mistrz, czuł panie. Wiecie, jak ja dawno tego nie czułem? Jedna moneta. Druga moneta. Trzecia moneta. Kolejna. Czy tu w tym też są? Pewnie, że są, dalej. Wszędzie tu są monety, słuchajcie. Kolejne dwie. Zobaczcie, już się ich zaczyna robić naprawdę dużo. Tu jeszcze na obrzeżach wychodzą, jest kolejna. Mi teraz przez ten okres 5 wpadło, ale jeszcze dookoła tutaj musimy to dobrze schodzić, bo koniec końców tych monet okaże się, że tu jest, o Jezus, napęczki, nie? Postaram się policzyć te monety, przynajmniej na zdjęciu. Są tu jedno feningówki 5, 2 i 10. Praktycznie 95% tych monet to są jednofeningówki. Wyszły również te dwa sygnety, takie okopówki. Groszek wyszedł, ale te sygnety są najfajniejszymi znaleziskami z dnia dzisiejszego zdecydowanie.
taka dziurka, moi drodzy, i to był ostatni sygnał na tym polu, bowiem nic na tym polu dosłownie nie wyszło, poza kawałkami ołowiu. I na sam koniec już Rafał na przykład wyłączył detektor, a ja mówię, jeszcze zobaczę, tam do końca będę dochodził. I sygnał, no i wyszedł hamer. Zaraz go wyczyszczę, żebyście mogli zobaczyć, co to jest za moneta, ale już widzę, że jest w pięknym stanie i na pewno w takim stanie hamera jeszcze nie mam. No i to jest kwintesencja tego hobby. Już człowiek zrezygnowany, bach, jeden sygnał taki ładny, naprawdę ładny i bach, hamer. Ja nie wiem, na 3 centymetrach był, 4 może. Ta moneta to jest Henry V i to jest one penny. I w tym stanie ta moneta mniej więcej z 1400 roku jest warta około 500 zł. Może ktoś by nawet był w stanie więcej dać, jakby to była 4-pensówka. Albo jakaś plomba, albo jakiś medal mi wyszedł, albo jakiś, nie wiem, ciężarek. Nie. O kurka ładna. Ale medalik. Ja. No 1876 rok, coś pięknego. 78. Strzał, ja pikule. Czyścisz nie ten. Ja mam szczoteczkę, wiesz? Patrz, zrobione z tego. Ja! To jest medal. To jest no niemiecki? I super. Nie. Rosyjski jakiś. Tak. Zaraz wyczyścimy, damy, zobaczymy. Takie, masz tutaj ten. A jemu. No. Medal wojenny, za pamiątkowy, za wojnę turecko. Nie, medal za wojnę. Ale medal za wojnę. Turecką, tak. Brąz, to jest brąz. A jest tu ten księżyc faktycznie, to nawiązuje chyba do tej Turcji, tak, nie? Tak, tak. I prawosławny krzyż. Przeczytajcie, czy to jest srebro, czy to jest co? Nie, to jest brąz, ale za cenę. No te na 200 zł tu od razu Tomasz sprawdził. Ma 100 zł. Ale to i tak idzie do konserwy. Piekielne fajne znalezisko, widać je. Tak wykopałem to, w ogóle sygnał jak na żelazo, bo to jest żelazo. Ale mamy zarąbisty, stary, fest stary, jakiś taki zegarek. I powiem wam, że jest no niesłychanie zarąbiście zadowolony z takiego znaleziska, bo to no fajnie będzie zidentyfikować, z jakiego roku jest ten zegarek. Może było tak, że oni tutaj lecieli tym samolotem, kajś tam lecieli i wiecie, już się coś tam sypało i komuś wypadł ten zegarek i to jest może od tej załogi. Może zbyt dużo gdzieś tam sobie dopowiadam, ale no. No i słuchajcie, nie myliłem się. Okazało się, że to jest zegar pokładowy, chronometr marki VW Kreis, wyprodukowany mniej więcej w 1916-1918. Używany był przez pilotów pruskich. No i kurka, no jeden z pilotów miał ten zegarek na pokładzie i prawdopodobnie mu wypadł. Wyszła mi bardzo duża plomba ołowiana. Wyczyszczę ją, wam ją pokażę i kurde, jest to ogromne. Z jakimś kwiatkiem. Ale to nie jest chyba plomba, to jest jakaś cholera wie. Teraz lekki skok w przyszłość, mianowicie jestem z jakieś 4-5 dni po poszukiwaniach i moi drodzy, ta rzecz może okazać się bardzo, bardzo wartościową i bardzo rzadką rzeczą. Mianowicie są przypuszczenia, że to jest jakaś bula królewska bądź bula papieska. Połaziłem sobie tutaj w tym okręgu i faktycznie idzie głębiej wejść i coś trafiłem fajnego. Zobaczcie. Pierwsze to są oczywiście śmieciory kawałek okulara. Jeden pierścionek jakiś taki dość nieurodziwy z jakimiś kamieniami zielonymi. To miało imitować chyba szafiry, ale niestety nie jest szafirami. 10 groszy wpadło, jakieś pierdoły, ale zobaczcie tutaj. Zobaczcie tutaj, co się pięknie uśmiecha do Adusia. Już to wyrzucam. I mamy obrączkę złotą. Piękna złota obrączka. Kolejne złoto. Wiecie co, ja podróżowałem, jeździłem nie wiadomo gdzie, a te złota po prostu leżą se na kąpieliskach gdzieś tu w takich dzikich w Polsce i tylko się upominają o to, żeby je kaś tam kurde, wiecie, wyciągnąć z tej wody. W tej dziurze tutaj dalej jest sygnał, a wyszło coś takiego z niej. Już wam mówię, co to jest, bo już zasięgnąłem języka. I moi drodzy, jest to harness pendant.
Jest to zawieszka, jakiś taki coś w rodzaju, moi drodzy, tej rejestracji konia w średniowieczu. Raczej no, szlacheckie rodziny, jacyś rycerze sobie takie coś wieszali na konie, żeby było wiadomo, że ten koń jest ich, pięknie zdobiony. Tutaj jest emalia jeszcze na tym ołowiu, bo to jest z ołowiu wykonane i prawdopodobnie tam jest jeszcze druga część tego. To sobie dyndało i ludzie wiedzieli, do kogo należał ten koń, także bardzo fajne znalezisko. No. Trochę spóźnione te takie top 10, top 11 najlepszych znalezisk 2020 roku, no ale już od praktycznie ja 4 grudnia przyleciałem do Londynu i od 4 grudnia mocno oram. No i już mam na koncie w nowym roku fajne znaleziska, także oby mi się w tym roku też udało znaleźć kilka fajnych rzeczy, abym mógł wam zrobić takie podsumowanie kolejnego roku za rok. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tyle z mojej strony. Może jak chcecie się odzajemnić, to możecie zostawić tam jakąś łapkę, jakieś pierdółki po sobie. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!